Ja piszę wzór na mefedron. H2, 8-4, M4-2. Na pozór godni zaufania wprowadzają język oprogramowania. Najbardziej się obawiam funkcji kwadratowej, bo nie umiem wzoru na deltę. Na początku założę sobie, że roztwór miał 1 decymetr sześcienny. Jakby opętana, co własne gniazdo kala, utrudnia drogę, wchodzi na głowę, w ciemnym lesie tylko widać światła. No jak widać, gęstość wynosi 897 gram na decymetr sześcienny, czy tam tyle, co napisano w gramach na centymetr sześcienny. Można łatwo stracić głowę, kiedy wszystko jest gotowe, można... No i z tego policzymy sobie, jaka jest masa tego roztworu. W związku z tym mamy 897 gram roztworu. Łatwo stracić głowę. Nagła ucieczka, granat, zawleczka, za wysoko. Kolejną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, no to policzyć masę wody, czyli od masy roztworu odjąć masę substancji. No ale nie mamy masy substancji, więc trzeba to policzyć. Więc żeby policzyć masę substancji, musimy pomnożyć liczbę moli razy masę molową. Więc masa molowa dla amoniaku to jest 17 gram na mol. No i co? No i z tych dwóch danych tutaj obliczymy sobie naszą liczbę moli zawarto w jednym decymetrze roztworu przy takim stężeniu naszego amoniaku. No więc mamy 18,47 mol amoniaku, no i podstawiamy tutaj, liczymy. Płynnie przechodzimy do tematu egzaminu dojrzałości. Ja w ogóle całkiem niedawno dowiedziałem się, że egzamin dojrzałości to się równa matura. No i teraz możemy sobie tą masę wody policzyć, więc podstawiamy. No więc mamy masę wody. Przyznam wam się, że ja swój egzamin dojrzałości zdałem, jak miałem 15 lat. Objętość tej wody podzielimy tą masę przez gęstość wody. No więc gęstość wody to 1 gram na centymetr sześcienny, czyli 1000 gram na decymetr sześcienny. Sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś gnojek wystrzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy użera się z kacem, a na przewoz wykupione brący i whiskacze.